Siema, siema, uszanowanko. My się witamy z wami z trasy, bo jedziemy tak. Po odbiór. Ale od początku. Witamy was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. O, właśnie mijamy działkę, na której był sobie rzepak. Działka pomykała, ale już go nie ma. Ta żubka, co miała zrobić, to zrobiła. A żniwa u nas idą pełną parą. Ależ my się dopełniamy. Kurczę, mogłyśmy... Wszystko na próbę na boku. Co zrobić? Oj, chodzi mi... A, o pasy mi chodzi. Jeden się trzyma. Bo tylko jeden przepijam. Ale to jest opór. Tutaj to wiecie, liczy się czas. Miejsce i czas oczywiście, więc my śmigamy na działkę, która w sumie jest jedną z działek najdalej położonych. No. O, i tutaj też była sobie pszenica. Była to odmiana, pamiętasz? Gentleman. Gentleman. Także jak się nie ma gentlemana przy boku, to się ma na polu. Bywa i tak. Bywa i tak. Także ogólnie w tym roku, Vera, jak z zadowoleniem? Że z plonu? No, że z plonu. Ale zależy jakie odmiany. No te nowe. A, no to jesteśmy bardzo zadowoleni. Szczególnie z gentlemana z Dubaja. Tak. Naprawdę fajnie wyszły. Także co, widzimy się już za chwilę? Na polu. Na polu. Patrzcie, żniwa idą pełną parą. Każdy jak zobaczył teraz piękną pogodę. Te 33, jak patrzyłam na pogodzie, to dzisiaj zdecydowanie jest sporo więcej. O, maszyna. Kosi. My też. My też. Znaczy my nie. U nas ogólnie tatuś w tym sezonie mega pracowicie. Codziennie praktycznie do 5, 6 tak. Na nogach. No i do tej właśnie 23 na polu. O matko. Wszystko w porządku, Vera. Przestraszyłam się. Vera, jak tam dzisiaj z tobą? Masz powera? Oczywiście. Tak jak codziennie. Tak jak codziennie. O, ty już widzisz. Statusia widać. No, widać, widać. Oczywiście ja jako dobra córcia. Położyłaś na kanapkach drona? Nagryłam mnie tak blisko. Ja jako dobra córcia zrobiłam tatusiowi kanapki, tak jak codziennie. No. Bo tatuś powiedział, że moje są bardzo dobre i tylko ja mam mu robić. Także Weronika przysięgła, że przez cały miesiąc będzie gotować. Co to teraz za mina? Na polu chyba. Na polu. Tak, oczywiście już tuż, tuż, tylko dotknąć zaczynamy buraka ćwikłowego, także bezpośrednio ze żniw przestawimy się na... Buraczek ćwikłowy, na co? Już powiedziałeś to, co mam ci powtórzyć po tobie? Tak, na to się planujemy przestawić, a my witamy już państwa serdecznie z działki własności mojej. Załogi. Mojej. A to tylko jedno. Jaka nie, no, żartuję. Później zaraz powiedzą. Widzisz? Tu musisz zapłacić. Mam tego hektara. Musisz zapłacić tacie i mi. Za co? No za koszenie i za dowozówkę. Ale jestem z tobą. To co? Aj, Vera. Te buty się jeszcze nie palą, także wściekłość. Dobra, to sobie zaparkujemy tutaj. Widoczna. Może być tutaj? No nie wiem, nie wiem. Zmienimy sobie bieg. Zakres. I co na polu? Nie wiem, czekamy. No i Vera, jak tam żniwa? Dobrze. Dobrze? No. To co, może zrobimy sobie Q&A? Nie. Nie? Nie. Dawaj na szybko. Ale jakie? Czyli mi gdzieś pytania na Instagramie. Nie, albo... bo już tu nie ma czasu, patrz jak to mało zostało. Ale zanim wrócimy do domu, to trochę pytań się nazbiera. Nie ma pytań. A może będą do ciebie? Zrobimy taki odcinek z pytaniami z Q&A do ciebie tylko. To tak zrobimy. 3, 2, 1, akcja. My już jesteśmy. Jest i nasza Vera. Tak jak Vera będzie z tym Q&A? Nie wiem. To może dasz się jednak przekonać, co? Nie wiem. A powiesz tak? Stanowię się. To już coś. Wszystko już się sypie
na tandem. No nie wszystko. Wszystko to, co jest w zbiorniku. Stosunkowo jest to w sumie nowa działka, ponieważ chyba to już trzeci zasiew, Vera? Dobrze mówię, trzeci? No to już nie nowy, jak trzeci. No ale w przeciwieństwie do innych działek, no to już była tutaj w zeszłym roku marchew. A dwa lata temu pszenica. No. Także to jest trzeci zbiór. Czego ty tak z piskami nagrywasz? Gdzie tam z piskami? Telefon masz praktycznie przy moim twarzy. Jak zasieliśmy pszenicę tutaj z tatą, to śnieg padał. I było bardzo mokro. No. Też pamiętam. Także kilka już sytuacji fajnych na tej działce było. I w sumie nawet jak to wtedy spadło w okolicach Rybieszowa, no to my nawet, wiecie, Weronika była w ciągniku, tak jak i teraz. Ja nawet znajomi nam wysyłali. Wysyłali nam jakieś zdjęcia, my nawet nie wiedziałyśmy, o co chodzi, bo wiecie, na polu. Ja na kombajnie przebierałam marchewkę, ale naprawdę wtedy tak zawchałyśmy zarówno przyczepę, bo na przyczepie był konkretny czub, to nie był tandem, to była przyczepa ósemka nasza. Był konkretny, taki był czub. Tato jeszcze z przodu nam rozgartał, żeby się więcej zmieściło. Tak, marchewki były układane. Nie chcieliśmy drugi raz jechać, ale zostało tylko parę metrów, żeby przejść. No i na kombajnie też całą taśmę zabiliśmy tym takim pokrętełkiem, które nie wiem, czy wam pokazywałam, do obrotów taśmy zmniejszyłam minimalnie. Także no fajnie było. Ale teraz co? Jak na kombajnie. Robimy fajnie i robimy Q&A z Werą. Także zapraszam was, zaraz posadzimy Werę na fendzie. Nie, ja stąd nie wychodzę. To jest mój azyl. Ja tu zostaję na 2 tygodnie. Także zapraszam was na Q&A z Werką w roli głównej. Nie ma tyle miejsca. I nie zaglądaj mi. Dobra, pierwsze z góry, jeszcze odświeżymy. Nie zaglądaj, nie zaglądaj. Dobra. Kiedy masz urodziny? 16 maja. Jaki entuzjazm. Jak długo prowadzicie gospodarstwo rolne? Ja? Że ja? No ty. Od 19 roku mam gospodarstwo. Ma któryś z was chłopaka? Nie. Kiedy jakiś live z Fenda? W sumie mogłybyśmy zrobić w żniwa. Tylko w sumie w żniwa nigdy nie ma czasu, więc nie wiem kiedy. Może kiedyś tam będzie. Czy Werka ma chłopaka? W sumie takich pytań widziałam dużo. No to już odpowiedziałam i raz będę mówić. Dobrze. Jak była piosenka o Marlenie, to kiedy piosenka o Werce? Przecież już jest. Mało kto wie, ale jest. Piosenka Greso, Vera, także... Ma powera. Vera ma powera, dlatego ma. Jeżeli nie gospodarstwo, to co byś w życiu robiła? Skąd ja mam to wiedzieć? No? Nie wiem. Trudne pytanie. Bardzo trudne. Ulubiony utwór? Nie mam takiego, ja bardzo dużo lubię piosenek. Nie zaglądaj. Nie zaglądaj. I tak masz przeciemnianą szybkę, więc ja nie widzę. Kto cię tam wie? No. Czy dasz zaprosić się na wesele? Zależy, kto zaprasza. Jakie są plany związane z gospodarstwem na najbliższą przyszłość? No, rozwijanie gospodarstwa cały czas. Kupowanie pola, sprzętów i tak dalej. Dobrze. Jak żyć? Po prostu. Czy masz ochotę się spotkać? Kto? Nie. Jakie macie pasje poza rolnictwem? Pozdrawiam. Nagrywanie filmów na YouTubie. Robienie pięknych zdjęć. Imprezowanie i tak dalej. No. Nie będę wszystkiego mówić, żeby nie każdy wiedział. No dobra, dalej jest związane z tym, czy masz chłopaka i to w ogóle 90% pytań jest takich, ale czy twój chłopak musi być rolnikiem? Nie, ale chciałabym. Cześć, czy warto było kupić Fenda i czy jesteś z niego zadowolona? Pozdrawiam. Serio? Tak. Jeszcze raz przeczytaj. Cześć, czy warto było kupić Fenda i czy jesteś z niego zadowolona? Pozdrawiam. Ale przecież to jest logiczne. Czyli co? To nie ma odpowiedzi nawet takiej. No oczywiście, że tak. Okej. Jestem bardzo zadowolona i
To było moje marzenie, które się spełniło, więc... No. Znowu w domu. Werka z szuflą. Zasuwa na przyczepie. W ten sposób właśnie ładujemy sobie worki, aby mieć je później do wysiewu. Jak, Wera, dobrze? Ona mówi, że super jest. Ano, dziękuję. Także pracownik zadowolony, to pracownik ze złota. Czy gdzieś źle postawiłam. Proszę bardzo. Wystarczy otworzyć, pakujemy w worek. Możemy dalej. Dobra, to wracamy do roboty. Wracamy po chwili przerwie spowodowanej pracą, ponieważ trzeba było rozbudować tandem, przyczepę i tak dalej, wszystko oplandykować, zasypać worki, odsypać je oczywiście, wiecie po co. No i wracamy do pytań do Weroniki, załogi, a mianowicie pytanie jest tego typu: jaka jest Twoja ulubiona praca na gospodarstwie? Chwila, ja idę nakryć syp, bo ogólnie da się nakropić, dlatego też zaplandykowałyśmy przyczepę, więc Wera, jaka jest Twoja ulubiona praca na gospodarstwie? Chodź tutaj, już Cię nie wypuszczę, idziemy sobie na worki. Jaka jest Twoja ulubiona praca na gospodarstwie? Nie mam ulubionej. Więc Wera, jaka jest Twoja ulubiona praca? Nie mam ulubionej pracy. Zajęcie, nie wiem. Nie mam. Powiedz, że lubisz siedzieć wszędzie i to wystarczy. Nie, to się nie liczy, bo to nie jest praca. Więc co? Ale ulubiona maszyna. Siadaj. Wszystko co fendem. To wszystko jest ulubione. Dobra. Znacie Jarka Ogarka? Oczywiście, ale nie na żywo. Także jakoś tam... W świecie internetu, ale żeby mieć okazję się spotkać, to nie. Chłopak ze wsi czy miasto? Ze wsi. Nie zaglądaj. No dobra, to przyjdzie. Za co kochasz tę robotę? Za... Nie wiem. Po prostu. Lecimy dalej. Ile masz wzrostu? 170. Po kim Wera jest taka ładna? Pewnie po samej sobie. Kolejne pytanie, czemu Wera jest taka ładna? Czy jesteście bliźniaczkami? Nie. Zaglądaj. Nie, ale ja tak nie widzę. Czy w przyszłości nadal będziecie prowadzić razem gospodarstwo? Nie wiem, jak życie nam się potoczy, ale bardzo w to wątpię. Kochasz Marlenkę, bo jak tak, to mamy wspólne zainteresowanie. 5 na 10. Super. Ciężko zostać rolnikiem? To trzeba mieć we krwi, po prostu. Jak nie ma się tego we krwi, to nie ma sensu, po prostu. Hejka, jak tam zadowolona z zebranych plonów w tym roku? Czy ty mi zaglądasz? Nie. Odpowiedz na pytanie? Ty odpowiedz. Zadowolona? Bardzo. Zależy co. Kiedy dożynki? Jak będzie pogoda, to jeszcze za 2 dni i tyle dożynki. Bierzecie lub kupujecie obornik w zamian za coś? No nie. Randeczka? Nie. Co tam u ciebie? Dlaczego ty takie głupie pytania czytasz? Czytam tak mniej więcej po kolei, żeby się nie pogubić. Super. Jest bardzo fajne, są żniwa w ogóle. W skali od 1 do 10, jakiego Wera ma powera? To ty musisz odpowiedzieć. Nie, to do ciebie. Nie. Do ciebie to pytanie jest. 10. Dobra. Jak sprawuje się pęd? No, na razie jeszcze jeździ, więc jest tutaj. O jakim sprzęcie marzysz do gospodarowania? Talerzówce. Na razie. Jeżeli byś kiedyś wyjechała na wakacje, to do jakiego kraju czy rejonu w Polsce? Do Turcji. Albo do... Gdzie jeszcze mieliśmy lecieć? Turcja i co jeszcze tam było?
No coś wymarzonego takiego, wiesz. A, wymarzonego? Ja myślałam, że ten... Nie wiem. No chyba w ten Stanów. Ale byłyśmy w tym roku w Stanach, ale tych Stanach na Podkarpaciu. To są oszukane Stany. Do Nowego Jorku. Do Paryża. No dobra. Pozdrowienie i tak dalej. Czy naprawdę pracujecie maszynami w polu, czy tylko udajecie chwilę na potrzeby filmu? Nie po to robiłam prawo jazdy, żeby sobie wsiąść na chwilę. Jakie jest twoje największe marzenie? No talerzówka jak na razie. Ulubiony deser Werki? Nie wiem. Jaki jest ulubiony deser? Weronika robi najlepsze szarlotki na świecie. No, jaki jest twój ulubiony deser? A ja nie lubię, więc nie wiem. Nie wiem, coś... Wyskoczymy na drinka? Ja nie piję alkoholu przecież. Jakieś komary. Czy szukasz męża? To jest takie pytanie trochę podchwytliwe. Nie. Nie szukam. Wera, co sądzisz o kukurydzy? Będzie u was kiedyś na polach? Przecież jest. Właśnie. Ale co sądzisz ktoś o kukurydzy? Ktoś jest nie w temacie. Co sądzisz o tej uprawie? Lubię jeść. Boże, Weronika, naprawdę. W kwestii jak już kukurydza jest taka, wiecie, fajna, to Wera zawsze ma fazę na kukurydzę. Ona wtedy już... Ach! Wera, dlaczego fent, pozdro? Bo fent jest najlepszy. Po prostu. Dobra, koniec. Musimy kończyć. Pa. Czekaj, jeszcze parę pytań. Może się znajdzie coś fajnego. Czy Wera by chciała mieć kiedyś hodowlę? Na przykład krowy. Nie. Nie, nie. Na pewno nie. Że umiesz jeździć samochodem, ciągnikiem i kombajnem, to już widzieliśmy, a umiesz na motocyklu? Jakaś przygoda jest z tym związana, na przykład upadek? Nigdy nie jeździłam, więc nie wiem. Więc mógłby być i wypadek. Różnie by było. Dobra, coś tu będzie jeszcze ciekawego? No nie. Nic. Wiem. Także dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Czekaj, wyjdziemy może jeszcze odświeżę. Sekundę. W jakie dni będziecie na Bednarach? We wszystkie. Zawsze jesteśmy we wszystkie, więc teraz nie mogłoby być inaczej. Także jeżeli będziemy, a raczej wychodzi na to, że będziemy, więc zapraszamy was serdecznie na Agroshow Bednary. To już będą nasze trzecie. Tak, także widzimy się z wami już serdecznie. Niedługo w sumie powiemy wam co i jak już będziemy no w sumie już na 100% wiedziały, gdzie, co i jak. Który dzisiaj? To jeszcze ponad miesiąc chyba. A ty mówisz, dlaczego się Wercia nie opalasz? To w sumie kurz. Bo słońce szkodzi. Dlatego. Dobrze. Nie wiem, czy znajdę coś jeszcze takiego, na co mogłabyś odpowiedzieć. Także to były pytania do Wery. I w ogóle jak będziecie mieć jeszcze jakieś inne pytania, których akurat nie miałyśmy, to wiecie, tam Wera będzie miała co robić. Piszcie poniżej, jakie jeszcze macie pytania do Wery. Co tam Werze się upodoba, to postara się wam odpowiedzieć. Prawda? Obiecujesz? Będziesz odpowiadała na komentarze? Zobaczy się. Ja ją przypilnuję, aby na te pytania do was odpowiedziała. A tymczasem my idziemy do babci, ponieważ nas zaprosiła do siebie. Także... U nas babcia jest po sąsiedzku, także wiecie. Nie ma to tamto, to przejdziemy sobie przez pole sąsiada, więc będziemy mieli bliżej. Dokładnie. Także to były pytania do Wery. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Tymczasem co? Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie. A w komentarzach wiadomo, pytania do Wery. Kontynuujemy Q&A. Do Marleny też mogą być. Nie, to stworzymy okienko takie inne i nagramy jeszcze jeden odcinek. Dobra? Zobaczymy. Będziesz panią? Tak, będziemy nagrywać wszystko. Dziennikarką? Dobrze. Buźka. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Pa, pa.